Światowy Dzień Inwalidy ustanowiono w 1956 roku po tragicznym wypadku w belgijskiej kopalni węgla. W naszym kraju obchodzone jest od 1959 roku trzecią niedzielę marca. To jest te dni, gdy przyroda budzi się do życia. Celem obchodów tego dnia jest ukazanie problemów osób niepełnosprawnych i podjęcie działań mających umożliwić funkcjonowanie w społeczeństwie. W pierwszej kolejności pragnę podziękować całemu stowarzyszeniu, związkowi, panu prezesowi, wszystkim, którzy wspierają was na co dzień za to, że tworzycie takie miejsce, w którym życie inwalidy, nie tylko dzień, ale życie inwalidy zupełnie inaczej wygląda. Tworzycie takie miejsce naturalnego wsparcia, wrażliwości, braku zapomnienia o koleżance, koledze w tych trudnych chwilach, które na co dzień spotykamy i że zawsze możecie wzajemnie na siebie liczyć. Dzisiaj na sali tutaj doskonale wiemy, że widzimy osoby bardzo różnych profesji wcześniej, które pracowały w szpitalu, w szkołach. To dobrze świadczy, że potraficie właśnie w tym pięknym wieku, na jesień życia, wspólnie spędzać czas, dzielić się swoimi chwilami, radościami, często też smutkiem, żalem, bo takie jest życie, wzajemnie się wspierając. I za to serdecznie chciałbym podziękować. Poinformował mnie pan prezes, że jest taka nowa tradycja, bardzo piękna. Zresztą nam się podoba i my będziemy ją wzmacniać, wspierać i pomagać. Zapraszamy naszą solenizantkę, jubilatkę najstarszą, która jest z nami i chcielibyśmy nagrodzić ten piękny jubileusz, że tutaj jest pani z nami, podziękować za to, że możemy wspólnie przeżywać ten czas. Ja wręczę te róże wspólnie, a możemy symbolicznie odśpiewać pani 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje tam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Do nas na pierogi tutaj, żeby pani miała siłę, żeby przyjechać na pierogi, tak? To dobrze, to gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dla pani taki kwiatek, proszę bardzo. I tutaj jeszcze kocy. Proszę bardzo. Z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. Proszę sobie. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół